to, co zrobiło wczoraj TVP, emitując właśnie wczoraj, w rocznicę zamachu na Adamowicza, w rocznicę tego obrzydliwego politycznego morderstwa, film z tytułem, który nie wierzę, że był przypadkowy. Układ Gdański nie umiera nigdy. Adamowicz umarł, ale Układ Gdański nie umiera nigdy w domyśle, tak? I oczywiście w tym filmie Adamowicz musiał zostać pokazany w wielu różnych momentach, ale czy wy naprawdę wierzycie, że to się stało przypadkiem? Wyobrażacie sobie ten poziom podłości, ten poziom małości. To jest ten poziom zejścia na jakieś tak kompletnie niedostępne dla normalnie funkcjonującego i mającego normalnie ustawioną moralność człowieka niziny, że żygać się chce, panie Kurski. Żygać się chce, kiedy się patrzy na tę telewizję, z której zrobił pan to, co często mówi się, łącząc pana nazwisko w jednym słowie ze słowem telewizja. Dokładnie to, żeście z niej zrobili. Z mediów publicznych, które są naszym wspólnym skarbem. To jest... Wczoraj jakiś dziennikarz zapytał mnie na live'ie, czy jest ktoś, komu w polityce nie podałbym ręki. Powiedziałem, że nie ma. Dzisiaj zmieniam zdanie. I dzisiaj chcę powiedzieć, że pan Kurski tym, co zrobił wczoraj, zasłużył na to wyjątkowe miejsce. Ręka by mi uschła, gdybym musiał ją podać komuś takiemu, kto manipuluje w tak obrzydliwy sposób ludzkimi emocjami, jak to choćby zostało zrobione wczoraj na głównej antenie TVP. Media publiczne dostają z naszych pieniędzy na to skurczysyństwo. Już trzeba, już nie umiem powiedzieć tego lżej. 2 miliardy złotych rocznie. To są 2000 dzieciaków, choćby z mukowiscydozą, które mogłyby uzyskać za te pieniądze, zarówno wartość tej kwoty, refundowanie leczenia przyczynowego. Ale 2000 polskich dzieci będzie musiało się dalej dusić, a telewizja będzie robiła swoją propagandę. I w rocznicę śmierci ojca dwóch córek będzie publikowała film, który będzie delikatnie, oczywiście nie wprost, żeby nie pójść do sądu, sugerował, że był umaczany w Układ Gdański, który nigdy nie umiera. Nie ma granic podłości, których ten człowiek i których te media nie byłyby w stanie przekroczyć i wczoraj dostaliśmy tego dowód. I dlatego trzeba sobie też powiedzieć jasno, że w wolnej Polsce, w Polsce, którą zrobimy, mam nadzieję już niebawem, nie będzie dla nich miejsca. Że pojawi się, że będzie musiał pojawić się rodzaj jakiejś społecznej infamii, jakiejś społecznej banicji, która pozwoli człowiekowi robić różne inne rzeczy, jeśli chce, ale nigdy nie dotykać się do sfery publicznej. Bo to jest ten rodzaj degradacji człowieczeństwa, które trudno nawet jakkolwiek sklasyfikować. Nie ma absolutnie wytłumaczenia dla takich zachowań i nie będzie litości ze strony państwa w rozliczaniu tego typu kwestii. To, co wczoraj zrobiła TVP, jest czymś, po czym naprawdę chce się po prostu pójść, wyżygać, a później wyrzucić telewizor i nigdy więcej go nie włączać. Nieprawdopodobne, jak można się upodlić